Witam, nazywam się Gerard Paterok. Prowadzę gospodarstwo położone w miejscowości Lichynia, to jest gmina Leśnica, u podnóża Góry Świętej Anny. Powierzchnia gospodarstwa 70 hektarów. W tej chwili posiadamy 70 sztuk bydła. Są to krowy mieszańce oraz mamy krowy mamki 100% limuzę. Hodowla głównie przeznaczona jest po prostu na rzeź wołowiny. Od 3 lat jestem członkiem Akademii Jęczmienia Hybrydowego Syngenty Hajwido. W zeszłym roku osiągnąłem rewelacyjny plon 12 ton. W związku z tak wysokim plonem brałem udział w szkoleniu dla najlepszych rolników z całej Polski, w szkoleniu w Wielkiej Brytanii. Jęczmień hybrydowy zacząłem uprawiać 3 lata temu i jako jeden z pierwszych zakupiłem nasiona jęczmienia hybrydowego, ponieważ jestem bardzo taki skłonny do nowości. Średnio uzyskałem 2 tony większy plon od jęczmienia liniowego w jęczmieniu hybrydowym. Jesteśmy w tej chwili na plantacji jęczmienia hybrydowego. To jest odmiana Wotan. Ta plantacja liczy 1,80 hektara. To zostało wysiane 22 bodajże września 2014 roku. W ubiegłym roku chroniłem jęczmień ozimy Tildem Turbo do pierwszego zabiegu. To było w fazie 29, a na drugi zabieg zastosowałem Bontime. Zastosowałem również regulator Modus w 2 dawkach dzielonych. To było 0,4 litra na hektar, a drugą dawkę zastosowałem w ilości 0,2 litra na hektar. Z środków, które zastosowałem w zeszłym roku, byłem bardzo zadowolony i zamierzam ponownie również zastosować w roku bieżącym. Dzisiejsze odmiany, które są bardzo plonotwórcze, dają wielką satysfakcję. Stosując preparaty Syngenty, jak również nasiona jęczmienia hybrydowego, za uczciwe pieniądze można wiele zyskać. Każda zainwestowana złotówka po prostu bardzo się opłaca i daje wymierne korzyści.